Siemano widzowie, witam was w kolejnym filmie. Nie no, to jest tragedia, co się wydarzyło i czemu ja dalej widzę te obramówki, to jest jakaś tragedia. Ja tak nie chcę mieć, widzowie, dobra, ściągam ten łeb. Jeszcze, no nie, ja już tutaj widzę, że to dalej jest. Nie no, dalej to mam. Nie, widzowie, to jest jakaś tragedia, ja tego nie chcę mieć. Nie wiem, dlaczego mi się zrobiła taka głowa. Dalej nie mam żadnego pomysłu, ale muszę komuś o tym powiedzieć, bo ja po prostu psychicznie tego nie wytrzymam. Nie wiem, o co chodzi, ale widzowie, łapka w górę, subskrypcja. Im więcej łapek w górę, tym większa szansa na to, że ta głowa mi w końcu się uleczy i będę miał normalną. Nie, może się zamieniam w jakiegoś Y-ka czy coś. Nie wiem, mam nadzieję, że nie. I oby tak było oczywiście. Dobra widzowie, zanim przejdziemy do filmu, to koniecznie wbijajcie na mój drugi kanał Szybson Plus i wbijajcie również na serwer kidowice.pl, ponieważ tam są tryby, na których możecie grać. Jest One Block, jest Kidowice SMP, możecie wbić ostatnio, bo wczoraj wleciał odcinek na mój kanał Szybson Plus razem z wami, z widzami, z kitkoksami, które kupiły po prostu rank kitkoks na naszym serwerze kidowice.pl. Więc serdecznie was tam zapraszam, ponieważ możecie występować z nami na filmach i sobie z nami pogadać i tak dalej. Dobra, słuchajcie, ogarnijmy się na spokojnie. Słuchajcie, ja ogarnąłem sobie grzyby, więc musimy pójść do tej naszej, do naszego laboratorium i zrobić te podki na niewidzialność, co mówiłem w poprzednim odcinku. Załóżmy tą głowę, jednak lepiej tak chodzić, żeby mnie nikt nie zauważył. Może się nikt nie zorientuje, że ja po prostu mam jakąś większą głowę, dobra? Po prostu miejmy jakby to, olejmy to na razie, na razie git. Pójdźmy na górę, zróbmy sobie tą podkę na niewidzialność. To nam się może przydać, żeby po prostu nikt nie wiedział. O, dobra, tutaj to zostało. I teraz tak, czekajcie, to się robiło, Tak, okej, okay, mamy trzy oczy sfermentowane pająka, dobra, lecimy, wiecie co, nie, weźmy tok, tak, o to, i czekajcie, bo ja mogę zrobić, żeby to się bardziej opłacało, zróbmy jeszcze jedną, czyż nie, to mi się nie będzie opłacało, dobra, czekajcie, zróbmy tak, pyk, pyk, dobra, uwaga, tu, raz, dwa, trzy, o nie, to, tutaj, stąd, zabierzmy tą tutaj, okej, okay, i zrobimy podkę, halo, czekajcie, bo już mi... A nie, dobra, najpierw trzeba tej, brodawki, dobra, tu. Okej, spokojnie, ogarniemy to. Bo już myślałem, że coś namotałem, ale nie, dobra, złota marchewka i sfermentowane oko pająka potrzebujemy. Potrzebujemy to zrobić, żeby po prostu mieć na zapas te podki na niewidzialność, bo totalnie ich nie mam. Długo nas nie było na Palionowie i nie jestem totalnie przygotowany na to, żeby tutaj teraz funkcjonować, bo... No co, no dużo rzeczy się tu... Znaczy, czy tu się dużo rzeczy pozmieniało? Raczej się dużo rzeczy nie pozmieniało, poza tym, że ja po prostu widzę jakieś rzeczy i dobra, nie wiem dlaczego tak jest. Dobra, dajmy to. Robimy podki na niewidzialność. Tu nam zostaną te dwie. Potrzebuję tak naprawdę jedną podkę na Night Vision, żeby się to bardziej opłacało, żeby zrobić, wiecie, żeby nie stracić na tym całym przedsięwzięciu. Możemy nawet od razu zrobić kolejne trzy podki tak naprawdę, żeby to już mieć jakby zrobione, bo się dało. Tu raz, dwa, trzy. Dajmy tak. I nie, niech to się zrobi. Dobra, tu mamy Night Vision. To, teraz trzeba to wzmocnić o to. Dobra, damy radę. To wzmacniamy o Redstone i po prostu zaraz... Czekajcie, czy ja to teraz mogę zrobić? Nie, chyba najpierw powinienem zrobić to. Nie to. Czekajcie, co ja... sfermentowane oko pająka. Pyk, najpierw to. To na, niech nam się zrobi. Pyk, teraz leci sobie to. Bo to dopiero na samym końcu trzeba chyba wzmocnić. Nie wiem, już mi się to myli. Nie wiem totalnie, czy ja to dobrze robię, czy ja to robię źle. Ale mam nadzieję, że dobrze. I zaraz słuchajcie, przejdziemy się po Palionowie, zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Ja nie widziałem jeszcze nikogo dzisiaj z Palionowa. Nie wiem totalnie, czy ktoś tutaj jest, czy kogoś tutaj nie ma. Ale tak jak się rozglądam, nikogo nie ma, więc możemy się czuć póki co bezpieczni. Dobra, mamy invisibility na 3 minuty. Robimy teraz pyk, tak. Tutaj robimy teraz tak. Okej, okay, i zaraz nam się to zrobi. Mamy jeszcze te dwie. No dobra, trudno, stracimy to, ale już lepiej mieć, bo nie zrobimy tego tak, żeby mieć to jedną. Nie wiem, ja bym musiał nagle znaleźć gdzieś w skrzynce jakąś podkę na widzenie w ciemności, a chyba tak się nie starzy, więc już trudno, niech jest tak. Mamy, będziemy mieli ile? 3 plus 2, to jest 8 potek na niewidzialność. Dobra, tu mamy jedne, dobra, okej. Okay. Tu zaraz nam się też zrobi, teraz tak, odłóżmy sobie tutaj te rzeczy, które nam są niepotrzebne. Tu są na 3 minuty, więc trzeba je teraz wzmocnić. I tego już nie potrzebujemy, tego. Dobra, raz, dwa, trzy. Trzy podki mamy. Tu nam się zaraz zrobi. Te już nam się zrobiły, więc mamy 5, 3, 4, 5. I teraz jeszcze te. No i będziemy mieli. Dobra, git, jesteśmy przygotowani. Weźmy sobie, ogarniemy to tak, tutaj tak. To dajmy tu i tak, tak. Ok, raz, dwa, trzy. 8 potek na niewidzialność. Dobra, jesteśmy przygotowani. Jest dobrze, widzowie.
Jest sukces, dobra, wychodzimy teraz tak. Musimy się dowiedzieć, jakim cudem to się stało, że ja mam taką głowę. Chciałbym sobie sam zrobić zdjęcie tym aparatem, ale nie jestem w stanie. Ja jestem właśnie ciekaw, co się wydarzy, jeżeli ktoś by mi zrobił zdjęcie aparatem. Nie wiem totalnie, ale wydaje mi się, że... Słuchajcie, myślałem wczoraj nad tym, że muszę komuś powiedzieć o tym. I tak się zastanawiam, czy to nie jest dobry pomysł. Jeżeli ja bym komuś powiedział, co się ze mną stało, może ktoś popatrzy na to jakimś świeżym okiem, może ktoś byłby w stanie zrobić mi zdjęcie aparatem, wiecie o co chodzi, że może dałoby się to jakoś ogarnąć, no. Ja widzę wszystko, ja w ogóle, co wczoraj zauważyłem, ja nie widzę ludzi w obramówkach, czyli to mi jakby pokazuje wszystko, tylko nie ludzi. I nie rozumiem dlaczego, na przykład jeżeli by tutaj ktoś był na pali, nawet to ja bym tej osoby nie widział po prostu. Nie wiedziałbym gdzie. Myślę, że tam ktoś jest. Dobra, X-y normalnie widzę. Tam są jakieś stojaki, tam są golemy nad w ogóle. Co robią golemy pod ziemią? Nie wiem. No i widzowie, ja widzę tak naprawdę tylko golemy, wieśniaki, zwierzęta i te armor standy. I tak naprawdę tyle. Nic więcej ja tak naprawdę nie widzę. Nie wiem totalnie dlaczego. I może to jest jakaś... cześć, Dawidzie. Cześć, Dawidzie. Siema. Co tam u ciebie słychać? Siema. Co tam? Jak tam życie? Dobrze, wróciłeś, kurde. Wróciłem, no ty też wróciłeś. Jak wróciłeś? No ja też wróciłem. No ja akurat wskoczyłem do zbiornika z wodą. Nie pytaj. Mam pytanie bardzo podstawowe, fundamentalne, najważniejsze. Czy był tam Angry Birds? Nie było Angry Birdsa. No dobra, na słuchaj. Na szczęście Angry Birds nie był tam posiadany. Słuchaj, musimy się przejść w jedno miejsce, bo muszę ci coś powiedzieć, wiesz? Ale, okay. Ale musisz, chodź, musimy się gdzieś schować, nie możemy być tutaj, bo ktoś nas może zobaczyć, a to jest taka tajemnica raczej, którą ci muszę zdradzić, bo stało się coś niedobrego, powiem ci szczerze. Co, no, ale z tobą? No, ze mną się stało coś niedobrego. Ze mną ale stało co, się... nie masz ręki? Nie, nie, no masz. Nie, spokojnie. Czemu nie masz tą głowę? Widzę, głowę masz wielką, spuchła ci. Ale to czemu? Właśnie nie do końca mi spuchła głowa, wiesz, czekaj. Kurde. Słuchaj, może zrobię tak, stań tutaj i po prostu stój, nie? I obiecaj, że nie będziesz krzyczeć. I nie uciekniesz, zależy, nie uciekaj. Co mi pokażesz, bo jak ściągniesz po nie, 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 spokojnie, spokojnie. Ja coś ci pokażę i po prostu obiecaj, że nie uciekniesz. Okej. A więc słuchaj, ogólnie stał się przypał lekki. W momencie, w którym, pamiętasz jak ja byłem tam w tym świecie X, nie? Tam rozwalałem tego Y'a i tam trafił mnie piorun, ja tam wtedy zniknąłem, nie? Tak. Coś się stało w czasie, kiedy przenosiłem się tutaj, bo tu mnie przeniosło to wszystko. I mam aktualnie taką głowę. Co jest? Stary, o nie wiem, kurde. Co jest graje, dlatego ja zakładam po prostu swoją głowę na moją. Ty masz głowę się stało. Od tej! No, od Y! Ale właśnie, to nie jest do końca ta głowa, widzisz, ja mam trochę inne X-y. Ja tak, no ja tak, się zastanawiam właśnie gorsze. Na tym, no właśnie, gorsze. I właśnie wydaje mi się, że to nie jest do końca jakby głowa tego Y-a czy tam X-a, tylko to jest jakby taka... Niby głowa, nie, wiesz, no, jakiś grube, taki grube. Coś ten, no, ale stary, ja tego nie mogę ściągnąć. No to nie wiem, idź się okąp, stary. Co więcej, stary, patrz. Widzisz ten statyw? Tak. Jak go widzisz? Normalnie, nie? Normalnie. Ja widzę wokół niego białą tą taką jakby poświatę. I teraz słuchaj, ja stanę za ścianą. No. Słuchaj, stanę za ścianą. A ty ściągnij ze statywu dowolną część. Jakoś, ja ci powiem, którą ściągnąłeś. Spodnie. Dobra, na F5 też bym nie, widział. Nie, dobra, słuchaj, patrz, robimy tak. Ja wychodzę, idę na górę, dobra? Idź na górę. Tu idę. Okej. Dobra. Klata ściągnąłeś, już ją założyłeś. Za kurde, jakie dziwne. Serio, stary, widzę co robisz przez ściany, przez tą głowę. Ale mnie też widzisz? Nie, właśnie ciebie nie widzę, właśnie to jest dziwne, że nie widzę ciebie, ale widzę... Jestem odporny. Tu widzę statyw i teraz patrz, na przykład zaprowadzę cię teraz bardzo szybko do... Jakie zwierzę chciałbyś zobaczyć? Świnie. Świnie? Dobra, no to idziemy do świń, czekaj. O ile tu gdzieś są te świnie w ogóle? Bo ci powiem, że na razie... No, nie ma! Na razie dlatego nie jestem ciekawy, jak to wykombinujesz. No właśnie nie, no jak nie ma, to jej nie znajdę, bo ja widzę przez ścianę po prostu, gdzie co jest, nie? Ale to czekaj, to pokażę ci inną rzecz. Patrz. Chodź. No. Żeby ci udowodnić, że widzę przez ścianę, co gdzie jest. Uwaga. Idziemy tutaj, o! I tutaj jest jakiś... tu równo pode mną. Jest armor stand, patrz. O, tu jest jakiś obsydian w ogóle jeszcze. No nie wiem, do czego się dokopiemy w ogóle. Uwaga, patrz, widzisz, armor stand tu jest. Pokaż to. Równo się wbiłem w niego, nie wiem gdzie jesteśmy w ogóle, co to jest za miejsce. Czekaj, bo jesteśmy w więzieniu. O kurde, ja wiem co to jest, byłem tu więziony chyba kiedyś. No to widzisz, skąd ja mogłem wiedzieć, że on tutaj jest? No ja widzę stary przy ścianie, gdzie takie rzeczy są. Kurde, dobra, ale to tak, ja też to mogłem sobie przypomnieć. No, tak? No to, no nie wiem, kurczę, stary, czy byś sobie tak mógł przypomnieć. Czekaj, muszę stąd jakoś wyjść teraz. No nie ma łatwo. Elytrom. Ja wyszedłem, no. No nie. Czekaj. Co?
No nie mogę wylecieć stąd! Jak nie? No wyleć, normalnie! Nie mogę! Jaki bot! No bo jest armor sand, ty kurde! Ale nie, no właśnie, kurczę, dobra, rozwalam go. O, faktycznie. Co za... Co za człowiek bot! Masz rację, to był armor sand. Dobra, słuchaj, no to w takim razie czekaj, udowodnię ci to w jakiś inny sposób. Patrz, o, super, super, chodź tutaj, chodź. No. Nie, patrz, tutaj, wchodź, na piętrze u bzyka jest golem. Patrz. No ale to mogłeś widzieć wcześniej. Jest golem. No przez okno to było widać. Dobra, słuchaj, no to co innego, czekaj, dobra, mam kolejną rzecz, chodź, udowodnię ci. Udowodnię gdzie? Ci, tu chodź. I teraz uwaga. Ale gdzie? Tu za dom bzyka, za ten ul. Aha, że wyjść. Tak, okay. wyjść. Dobra, no. I uwaga. Równo pode mną. Gdzie ty jesteś? Tu. Kop się tutaj, w tym miejscu. I będzie tam, kurczę, już ci mówię, co to jest, krowa. Na pewno nie, no kurde. To jest mój domek! Krowa, widzisz? Aha. Lol. Mówiłem stary, ja widzę, co jest pod nami. Dobra, no to... Ale ja... po co mi o tym mówisz? No stary, no bo liczę na to, że mi jakoś po... Ja w ogóle... A nie, dobra, ściągnąłem, założyłem to moją głowę na to, żeby nie było widać. Stary, ja nie wiem, jak ja mam się z tego wyleczyć, no. Mówię ci dlatego, żebyś mi jakoś pomógł. No ale ja nie... Ale słuchaj, ja nie jestem w stanie nic zrobić. Nie ma żadnego Angry Birdsa? Mogę ci dać, trzymaj. To jest Angry Slab. To jest Angry Slab i walnij się tym w łeb. No nie, no stary, to mi nie pomoże w żaden sposób. Ja właśnie, kurczę, nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Nie, a wiesz, czego się najbardziej boję? Tego, że po prostu ktoś zobaczy, że ja takie coś mam i pomyśl, że jestem jakiś szpieg dla X-a czy coś. Ty, w sumie? Co? Nie odzywaj się do mnie. No nie, no stary, ale to ja tylko tak... Ale jak ja bym był szpiegiem, to bym tego nie powiedział. Aha, widzowie, no to fajnie, no to jeszcze tracę kupla i się nie będzie do mnie odzywał. No dobra, dobra, widzowie, nie wiem, to jest jakaś tragedia. Ja nie wiem, co ja mam zrobić z tą głową w takiej sytuacji. Nie wiem, no pozostaje mi się zamknąć po prostu gdzieś, nie wiem, postanowiłem komuś zaufać, komuś powiedzieć i się ode mnie człowiek odwrócił, no, czy tam nawet żaba. No nic, widzowie, wracamy do chaty, ja tutaj muszę się gdzieś zabunkrować i pomyśleć nad całą sytuacją. Nie wiem, dajcie znać, co o tym myślicie i jak ja mogę się z tego wyleczyć. Ja totalnie nie mam pomysłu i... Nie no, ta głowa wygląda strasznie.